organizacje międzynarodowe, które się rozwijały, tworzone są sekretariaty, ludzie zatrudniani, tak? Pieniądze są w to inwestowane, że te instytucje będą odgrywać większą rolę. I okazuje się, że one, owszem, jeśli chodzi o forum dialogu i współpracy, tak, ale wchodzi co do czego, jeśli trzeba działać, to się okazuje taką dobrą sprawę, że nie ma chętnych, tak? I jakby i to jest taka rzecz, którą można powiedzieć, że neorealna szkoła stosunków międzynarodowych od początku, znaczy uważałaby to odkrycie za rzecz banalna, że tak koniec końców, jeśli chodzi o działania jakiejkolwiek polityki międzynarodowej, to działają państwa, nie instytucje. Tak? Że instytucje oczywiście mogą wydawać tam, przyjmować pewne strategie, wydawać dokumenty, tak? A tak naprawdę to nie ma większego sensu. Tak? To był przykład wojny w Jugosławii, tak? Zaczęło się od konfliktu, od odnoszenia przez Serbię, przez Chorwację niepodległości i wyjścia z Federacji Jugosłowiańskiej, no i potem jest szereg właśnie europejskich, wówczas jeszcze europejskie wspólnoty gospodarcze wydają szereg tak, odezw, nawołują, też za tym już nie chodzi tylko o wzywanie do zaprzestania działań wojennych, ale oferowana jest pomoc gospodarcza znaczna, tak, do Jugosławii, okazuje to wszystko nie działa, tak, że tam zaczyna się poważna wojna, OBWE, wówczas jeszcze KBWE, bo OBWE od 1994 roku, więc wówczas jeszcze Konferencja Bezpieczeństwa Pracy Europy, czyli to taka paneuropejska organizacja bezpieczeństwa, która miała zapewnić właśnie pokój i bezpieczeństwo w Europie po zimie wojennej. Jest cała masa spotkań, inicjatyw różnych, ale nic z tego nie wynika. Narody Zjednoczone to samo, są kolejne rezolucje Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, nic z tego nie wynika. I tak naprawdę mamy tu wszystko, jak w pewnym się okazuje, że mamy multum instytucji, one wszystkie powinny ze sobą współpracować, tak? Jedni wydają, przyjmują pewne tam jakieś dokumenty, tak, wzywają do jakichś działań politycznych, inni mają dawać wojsko, tak, jeszcze inni mają zapewniać pomoc gospodarczą. Taki pomysł, że poukładamy te instytucje, że mamy to OBWE, tak, które jest taką paneuropejską instytucją, gdzie tam są szykowane pewne decyzje wspólne, następnie mamy na przykład Unię Zachodnioeuropejską, to jest taka organizacja, która powstała na przełomie lat 40., 40., 50. i w zasadzie od początku była nazywana śpiącą królewną, więc nie robiła, poza tym, że świetnie sobie żyli ci, którzy dla niej pracowali, jeszcze parę lat temu funkcjonowali, bardzo dobre pensje i siedzieli sobie w Paryżu. No i że w związku z czym ta Unia Zachodnioeuropejska, która była takim łącznikiem wojskowym z Unią Europejską, wówczas jeszcze z EWG, że właśnie za pomocą tego ona ma jakieś tam siły pokojowe, tak, generować, że tu Rada Bezpieczeństwa przyjmie odezwy, się okazało, tak naprawdę to wszystko jest absolutnie teorią. To znaczy, na poziomie, że te dyskusje polityczne weszły na poziom akademicki, a różnica między dyskusjami politycznymi i akademickimi jest taka, że to, co dla akademików wydaje się oczywiste, dla świata polityki nigdy takim nie jest, tak? Ponieważ jakby realia bieżącego działania są zupełnie inne, tak? I to, że ktoś sobie wymyślił, że ci będą robić to, tak? I to, ten system się wtedy fajnie tak dopnie i będzie świetnie wyglądał, a do tego jeszcze mamy świetną strategię, która nam mówi, co robić, to tak naprawdę w realnym życiu nie ma żadnego znaczenia, tak? W realnym życiu po prostu, zresztą jak się mówi o działaniach politycznych, to są właśnie, kto ma interes w tym, żeby działać, albo kto ma interes w tym, żeby nie działać, albo kto ma interes w tym, żeby nie dopuścić do tego, żeby inni działali. Tak? Okazuje się, że te wszystkie instytucje, jak nawet stworzono bardzo fajne takie niejako prześmiewcze pojęcie, że jakby idea była taka, że to miała być interlocking institutions, czyli takie wzajemnie zazębiające się, a skończyło się na interblocking institutions, tak? Czyli instytucje wzajemnie blokujące się. Tak? Więc te instytucje